Cześć! Dziś przedstawię bardzo ciekawy trik na opanowanie tabliczki mnożenia w zakresie od 6 do 10. Rozłóż obie ręce przed sobą i wyobraź sobie, że zaczynając od kciuka masz ponumerowane palce od 6 do 10. Teraz możesz obliczyć na palcach, ile to jest 7 razy 8. Aby to zrobić, ustaw ręce tak, aby palec oznaczony numerem 7 z lewej ręki stykał się z palcem z numerem 8 z prawej. Teraz policzmy wszystkie palce pod tymi stykającymi się, ale włącznie z nimi. Mamy 2 palce na lewej ręce i 3 na prawej. To daje nam łącznie 5 palców. Zawsze traktujemy to jako dziesiątki, więc mamy 50. Teraz na lewej ręce pozostały nam 3, a na prawej 2 palce. Pomnóżmy więc 3 razy 2, co daje 6 i dodajmy to do 50. Zatem 7 razy 8 to 56. Teraz obliczmy, ile to jest 7 razy 9. Ustaw palec numer 7 z jednej ręki obok palca numer 9 z drugiej. Mamy teraz 6 palców, czyli 60. Następnie dodajmy do tego iloczyn pozostałych palców z lewej i prawej ręki, czyli 3 razy 1. Zatem 7 razy 9 równa się 63. Zróbmy jeszcze jeden przykład i obliczmy na palcach, ile wynosi 6 razy 6. Zatem do dzieła! Ustaw obok siebie palce obydwu rąk o numerach 6. Mamy 2 palce, czyli 20. Teraz do tego dodajmy 4 razy 4, bo zostały 4 palce na lewej i 4 na prawej ręce. Zatem mamy 20 plus 16, czyli 6 razy 6 to 36. Pamiętaj, że ta sztuczka działa dopiero, gdy mnożymy ze sobą dwie liczby większe od 5. I jeszcze jedno. Pamiętaj, że najlepszym sposobem na naukę tabliczki mnożenia jest zrozumienie, jak ona działa. Dopiero wtedy można się wspomagać różnego typu trikami. Jeśli jeszcze nie do końca rozumiesz tabliczkę mnożenia, to zapraszam do tego filmu, gdzie dowiesz się, jak ona działa i po co w ogóle jest ona potrzebna.